Cześć! Dziwne rzeczy się dzieją w Zagłębiu Sosnowiec, choć próbuje nas się przekonać, że nie są dziwne. Ale jeśli dzieje się coś tak nietypowego, że mało kto to rozumie, to z założenia jest to dziwne. Spójrzcie na tego gościa. Ten screenshot nie uciął się w niewłaściwym miejscu, a naprawdę mówimy o facecie, który od trzech lat nie zagrał żadnego meczu. Zagłębie właśnie go podpisało i pewnie jeszcze dałoby się to na siłę wcisnąć w jakieś normalne ramy, Gdyby było odosobnionym przypadkiem, ale ten sam klub podpisał dwa kontrakty, a na upartego to nawet trzy, z niechcianymi dosłownie nigdzie na świecie Ukraińcami. Ukraińcami, których łączy jeszcze jedno. Wszyscy są piłkarzami tej samej agencji menedżerskiej. Od niepamiętnych czasów nie mogli znaleźć klubu, gdzie będą grać, a dziwnym trafem za niezbędnych uznano ich w jednym miejscu. Nie wiem o co tu chodzi, może o nic, może wszystko jest jak należy, ale po prostu dla samego faktu patrzenia na ręce i tak warto zwrócić na to uwagę. Więc zwracam. Dziś trochę faktów i trochę wątpliwości. Właściwie przede wszystkim o te wątpliwości będzie mi chodzić, bo nagrywam to wyłącznie ze względu na e, ostatnie ruchy transferowe nowego Zagłębia Sosnowiec. Żeby było jasne i żeby zdecydowanie to wybrzmiało. Nie nagrywam ze względu na cały projekt, bo on może wypalić. Nie takie rzeczy piłka widziała, choć gdybym miał typować, typowałbym, że nie wypali, ale mniejsza o moje typy, tym bardziej, że rzadko wygrywam jakieś zakłady. Nie nagrywam tego też ze względu na wątpliwości co do sposobu przejęcia Zagłębia, i też nie ze względu na wypowiedzi Rafała Colinsa, które gdzieś pewnie w tym nagraniu w tle będą się pojawiać. Natomiast, właśnie one będą jedynie tłem. I już ostatnie zdanie wstępu. Z mojej strony. To nie ma być żaden hejt, bo prawdę mówiąc, Zagłębia Sosnowiec jest mi klubem skrajnie obojętnym. Oceniam jedynie to, co widzę, i uważam, że trzeba o tym mówić głośno, bo dziś dziwne rzeczy dzieją się w Zagłębiu, a jutro może będą dziać się w jakimś innym klubie. Może ktoś potraktuje to jako przestrogę, zanim sprzeda klub, a może władze Zagłębia poczują, że ktoś im patrzy na ręce, zanim podejmą jakieś kolejne dziwne decyzje. Nie wiem. Nazwijmy to po prostu patrzeniem na ręce. Te dziwne decyzje to oczywiście ostatnie transfery Zagłębia, ale do tego. Jeszcze przejdę. Kurczę, za dużo się w ostatnich latach działo w polskiej piłce przy próbach przejęcia różnych klubów. Bym uważał, że to jest normalka, gdy widzę akcje typu oddanie pełni władzy nad pionem sportowym w zamian za 0,74% udziału w klubie i robienie takich, a nie innych transferów. Powiem Wam tak, że słuchałem Rafała Kolinsa przed chwilą dosłownie w meczykach i prawdę mówiąc, widzę tam pozytywnego frika. takiego gościa, który jara się wejściem w piłkę i posiadaniem klubu. Nie widzę tutaj Buca, któremu źle z oczu patrzy. Kto wie, może nawet trochę kupuje ten sposób bycia, natomiast nie chce oceniać tak przyziemnych spraw, jak to, że komuś dobrze z oczu patrzy. Może faktycznie Rafał Koliz ma wyłącznie czyste intencje? Choć doskonały jest ten cytat z weszło. Kuba Białek spytał... Po co pan wchodzi w piłkę nożną? Na co Rafał Collins odpowiada? Każdy chłopiec chciał być piłkarzem. Niestety, mamy teraz już po 30 parę lat i brzuchy od piwa. Piłkarzem już nie będę. To pewien rodzaj spełnienia marzenia. Jest tutaj ze mną mój syn. To wszystko jest super. Bardzo się cieszę. Jaką większą motywację można mieć? To jest zajebiste po prostu. Nie chciałby pan mieć klubu? Zatem nawet przyjmując założenie, że Zagłębie nie ma być tutaj jakimś hubem do realizacji jakichś dziwnych interesów, których być może jeszcze nie do końca rozumiemy, a jest to transakcja w 100% czysta ze 100% czystymi intencjami, gdzie głównym i jedynym celem jest make Zagłębie Sosnowiec great again. Bo taką myśl też dopuszczam, serio? To nawet przyjmując to założenie, podstawy motywacji leżą nie w jakimś profesjonalizmie, tylko w otrzymaniu drogiej zabawki dla dużego chłopca. To jest zajebiste, po prostu. Nie chciałby pan mieć klubu? Jak patrzę na takiego Łukasza Masłowskiego, który de facto jest szefem pionu sportowego w Jagiellonii, to trudno mi sobie wyobrazić, by wskazał właśnie taką motywację, ale dobra, nie będę ludziom odbierał ich małych szczęść. Ale że Rafał Collins poprosił niedawno na konferencji, by oceniać jego czyny, a nie słowa, to oceniamy czyny, czyli transfery. Mam świadomość, że mówimy o ostatnim zespole pierwszej ligi, więc nie spodziewałem się tutaj jakichś gwiazd, dlatego dla mnie broni się sprowadzenie Dominika Sokoła z Radomiaka, czy Michała Janoty, który do października grał właściwie wszystko, aż z nieco innych przyczyn niż sportowe, został odstawiony od Podbeskidzia, czy Gabriela Krielczyka z Piasta. Nawet ten William Remy może się przydać, jeśli będzie mu się chciało grać, choć mam tu oczywiście wątpliwości, ale niech będzie. Jak na zagłębia Sosnowiec niezłe ruchy, zresztą jeszcze Jeden ponoć niezły transfer ma być ogłoszony już po tym, jak to nagram, ale dla uczciwości trzeba też dodać, że wzięcie trenera Aleksandra Hackiewicza to wzięcie gościa, który ma kompetencje dużo wyższe niż na pozostanie trenerem Zagłębia Sosnowiec. Pewnie wyższe nawet niż generalnie na polską pierwszą ligę, więc tu faktycznie brawo! Ale patrzę też na kolejnych i zapala mi się totalnie czerwona lampka. Tak jak mówiłem, wszyscy to zawodnicy jednej agencji, czyli Prostar. Agencji, z którą powiązanie Rafała Kolinsa od początku budziły wątpliwości, bo jak współpracownikiem gościa mającego cały pion sportowy jest menedżer, to samo w sobie jest to... Takie se. Przecież dokładnie stąd wynika zakaz posiadania klubów przez menedżerów, by nie było wątpliwości, czy interes jest realizowany. Rafał Collins mówi, że czymś chorym są takie podejrzenia, ale to prawo nie zostało stworzone przez dziennikarzy i zostało stworzone po coś. A tutaj wiecie, jak się połączy to wszystko ze sobą, czyli 0,74% akcji, nawet jeśli w zamiarze jest 51%, jakieś powiązania z agencją mającą piłkarzy, którzy od dawna nie zagrali meczu, a wypadałoby gdzieś ich, upchnąć, to naturalne, że pojawiają się wątpliwości. Moje są ogromne, nawet jeśli nowy szef Zagłębia mówi, że te transfery nie wiązały się z żadnymi prowizjami i generalnie nie ma tu żadnego przepływu pieniędzy pozwalającego zarobić komukolwiek. Po prostu nie wiem, czy my wszystko wiemy i czy my wszystko widzimy. Nie wiem nawet, czy Rafał Collins, nawet przy jego czystych intencjach, wszystko wie. Piłka nie takie historie widziała. Ale też nie chcę operować domysłami, w sumie niepotrzebnie się tutaj rozwijam, bo, bo sam nie przepadam za taką retoryką. Lepiej mówić o faktach i tym, jak one brzmią. No to fakty. Czwartego ogłoszono niejakiego Artioma Suchockiego. Piłkarz agencji Prostar, oczywiście. 31 lat na karku, kiedyś może coś tam pograł, bo był w Słowanie Bratysława, Zoriu Ługańsk, Dynamie Mińsk. Tyle, że to wszystko było wieki temu, a aktualnie facet od trzech lat nie grał w piłkę. Dosłownie, za głębie sprowadza lewego obrońcę bez gry od maja 2021. Ile takich transferów znacie, które by wypaliły? Później był tam jeszcze związany z Czernobarcem Odessa, ale odszedł bez choćby postawienia stopy na Murawie. Odszedł w lipcu 2021. 2022. I tyle. Bez względu na to, czy powodem były jakieś problemy z kontraktem, czy coś innego, po prostu nie grał w piłkę. Teraz jest początek 2024 i facet wiąże się z klubem, który chwilę wcześniej w niecodziennych okolicznościach przejmuje biznesmen spoza świata piłkarskiego, za to mający za znajomego i wspólnika szefa agencji, w której Suchocki jest piłkarzem. Bardzo trudno spojrzeć na ten ruch sportowo, choć ponoć taka była opinia trenera. Ale do tego jeszcze wrócę, bo Suchocki nie jest jedynym wziętym przez zagłębie piłkarzem z tego tego klucza. Agencja Prostar tej zimy umieszcza w Zagłębiu jeszcze dwóch innych swoich piłkarzy. Bramkarz Oleksii Szewczenko, jeszcze na upartego ok. Co prawda, przez ostatnie 5 lat rozegrał coś 8 czy 9 meczów, ale 5 z nich w obecnym sezonie ostatni we wrześniu więc powiedzmy, że nie jest zardzewiały. Poza tym, bramkarz, jak nie jest w swoim klubie jedynką, to zawsze ma mniej szans na grę od piłkarzy z pola. Schodzi niżej, by grać w miarę logiczne. Ale tego samego dnia, co Suchockiego, Zagłębie podpisało także do Dowhya, 34 lata. W tym sezonie. Rezerwy ruchu lwów. To jest trzeci poziom rozgrywek na Ukrainie i drużyna ze środka tabeli. Ostatni mecz na profesjonalnym poziomie to grudzień 2021, czyli ponad dwa lata temu i niewiele później niż Suchocki. Rozumiecie moje wątpliwości? Mamy jedno okno i na razie trzech piłkarzy z Ukrainy, wszyscy z jednej agencji menedżerskiej, z swoją drogą podobno mamy czwarty, które od dawna nie może umieścić ich w żadnym klubie, w którym by grali. Nagle pojawia się nowy szef pionu sportowego w polskiej lidze i sru, leci cała trójka w to miejsce. Może się mylę, może za 4 miesiące będę odszczekiwał i gratulował Zagłębiu Super Okna, ale jaka jest szansa, że cała ta trójka z całą swoją historią nagle w jednej chwili sportowo się nadaje do gry na poziomie polskiej pierwszej ligi? Rafał Collins mówił wcześniej, że umiejętności miały być kluczowe. Trudno mi tu kupić wersję, że chodzi tylko o umiejętności. Zacząłem to nagranie od tego, że mam duże wątpliwości co do działań nowych władz klubu, i po prostu to są moje wątpliwości. Generalnie, gdybym obserwował to z perspektywy bycia kibicem Zagłębia Sosnowiec. To szampanów bym nie otwierał. Szacunek na pewno mam do Rafała Kolisa za jedno. Bez względu co mówi i za jakie słówka można go łapać, nie okopał się gdzieś głęboko, tylko wychodzi po prostu na zewnątrz, firmuje projekt swoją twarzą i stawia na szali własną wiarygodność. Za to naprawdę duży plus, bo gdyby schował się pod ziemię, to łatwo mi sobie wyobrazić, że przy takich ruchach właściwie nikt nie miałby wątpliwości, że to musi być jakiś przekręt. A tak to można dopuszczać różne myśli i z jednej, i z drugiej strony. Ale do rzeczy. Rafał Kolis pojawił się w piątek w Meczykach i został odtransferowany. Sfery Prostarus pytany. Powiedział, że sam miał wątpliwości co do nich, że właściwie to on był przeciwko, ale ponoć była to decyzja Hackiewicza, któremu z racji jego historii w piłce się po prostu ufa. Z jednej strony właściwie to może zamknąć dyskusję: trener przecież chce piłkarza, bo go zna z przeszłości, mu ufa. I na przykład osuchowski miał ponoć powiedzieć, że gwarantuje mu spokój na lewej stronie. Z drugiej i tak świeci mi się ta czerwona lampka. Bo jaka jest szansa, że akurat trzech pasujących do koncepcji zawodników to goście z jednej agencji menedżerskiej po trzydziestce. Wszyscy bez potencjału sprzedażowego i wszyscy właściwie bez gry w ostatnich latach, a jeden z rozwalonymi kolanami. Okej, okay, to są niskie kontrakty, jeśli chodzi o to nawet amatorski, ale po prostu całościowo jest to tak dziwne i pełne na tyle niecodziennych przypadków, że pytania pojawiają się. Z automatu. Jak już mówiłem wcześniej, nie chcę poruszać się tutaj w sferze domysłów i strzelać o co może chodzić i czy faktycznie o coś w ogóle chodzi. Ale mam wrażenie, że w przeszłości patrzenie na ręce, gdy działo się coś dziwnego, nigdy nie zaszkodziło. Bardzo daleko jestem od teorii, że historia Rafała Kolnisa w Zagłębiu będzie na jakiejś płaszczyźnie tożsama z historią e, Mersińskiego Wiśle, czy Wanny Lee i całej tej jego świty z gangu Olsena. Ale tamte działania były mocno i skutecznie prześwietlane przez media, więc jak teraz dzieje się coś niecodziennego, również będziemy tam zerkać. Mam wrażenie, że mecze zagłębia też będą oglądane uważniej niż zwykle, ale tutaj postawię kropkę. Zagłębię życzę utrzymania, bo wtedy ta historia nabrałaby naprawdę fajnych barw. A sponsorem naszego kanału jest jak zwykle Superbet, czyli legalnie działający w Polsce bukmacher. Jeśli macie 18 lat lub więcej i chcecie założyć tam swoje konto, możecie skorzystać z całkiem spoko oferty, jaką właśnie przygotowali, czyli gracie za 50 zł z kodem SUPERGOL na zwycięzcę meczu ŁKS Widzew jak traficie, to oprócz wygranej z kuponu zgarniecie free bety za 300 zł i za 35 zł oraz Kanal Plus Online na 3 miesiące za darmo. A jak nie traficie, to i tak Kanal Plus na 3 miesiące dostaniecie. Pamiętajcie, by grać odpowiednio. Altyazı